Witajcie w kolejnym odcinku Mrożących Krew w Żyłach Historii. Tym razem cofnę się do wydarzeń, które miały miejsce dawniej niż dotychczas omawiane przeze mnie sprawy. Dziś chciałbym Was zaprosić do wysłuchania historii, która wydarzyła się jeszcze w latach 80. Jednak na jej rozwiązanie trzeba było czekać aż do drugiej dekady XXI wieku. Wydarzenia miały miejsce w Zielonej Górze. W piątek 27 listopada 1987 roku milicjanci otrzymali niepokojące zgłoszenie. Była godzina 8:10. Dyżurny oficer rejonowego urzędu spraw wewnętrznych odbiera telefon. Rozmówca zawiadamia go, że niedaleko szkoły podstawowej numer 13 ktoś natrafił na zwłoki kobiety. Zauważyły je przypadkowo uczennice spieszące się na lekcje. Ta informacja stawia wszystkich na nogi. Nie co dzień przecież otrzymuje się zgłoszenie o prawdopodobnym morderstwie. 30 minut później przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon. Czas śmierci określił na 4 do 6 godzin wcześniej. Zwłoki znajdowały się w trawie w pozycji leżącej na brzuchu. Ręce kobiety znajdowały się pod jej tułowiem. Miała około 30 lat. Ze wstępnych oględzin wywnioskowano, że motywem zabójstwa były pobudki seksualne. Kobieta miała na sobie porwane rajstopy, a majtki opuszczone były do wysokości kostek. Spódnica ofiary była podciągnięta do bioder. Na szyi zabitej kobiety wciąż wisiał złoty łańcuszek, a w jej uszach znajdowały się kolczyki. Obok ciała leżała otwarta torebka należąca do ofiary. Jak śledczy później ustalą, brakowało w niej 400 zł. Ponadto zaginął złoty pierścionek należący do denatki. Niemniej wszystko wskazywało na to, że w tej sprawie rabunek był motywem pobocznym i sprawca nie planował go przed atakiem na kobietę. Oględziny zewnętrzne wykazywały także szereg obrażeń ofiary. Siniaki przy lewym kąciku ust oraz pod prawym kolanem. Dodatkowo widoczne były zmiany na szyi i krtani denatki. W trakcie sekcji zwłok biegły stwierdził, że przyczyną śmierci było uduszenie. Kobieta miała złamaną kość gnykową, obrażenia krtani, objawy ostrego rozdęcia w płucach oraz ślady płynnej krwi w sercu i naczyniach. Ponadto biegły stwierdził szereg siniaków w okolicy miednicy ofiary oraz urazy jelita cienkiego. Obrażenia mogły pochodzić od odbytego stosunku płciowego. Na ciele i ubraniu ofiary ujawniono oraz zabezpieczono szereg śladów biologicznych oraz mikrowłókna. Wszystkie one trafiły do analizy w Zakładzie Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Po dokonaniu oględzin śledczy ustalili najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń. Sprawca zapewne kilkukrotnie uderzył ofiarę w głowę i twarz. Przewrócił ją na trawę plecami do ziemi. Następnie rozchylił jej uda, przytrzymując je swoimi kolanami. Jednocześnie brutalnie ją zgwałcił. W tym momencie, trzymając swoje dłonie na jej szyi i dusząc ją, doprowadził do śmierci kobiety. Następnie odwrócił jej ciało, wyciągnął pieniądze z torebki oraz zabrał pierścionek z palca. Zbrodnia wydarzyła się w okolicach godziny 2-3 w nocy. W tych godzinach mieszkańcy okolicznych domów usłyszeli przeraźliwy krzyk kobiety. Nikt jednak niczego nie widział. Tej nocy panowała gęsta mgła. Temperatura powietrza wynosiła około 3 stopni. O godzinie 3:10 zaczęło mżyć. Wygląda zatem na to, że jakakolwiek interwencja ludzi mieszkających w okolicy mogła uratować kobiecie życie. Najprawdopodobniej sprawcę można było spłoszyć chociażby krzykiem. Jednak nikt nie zareagował. 3 dni po zbrodni gazety tak opisywały sprawę.
Zbrodnia przy ulicy Chopina. Wczoraj Kazimierz Rubaszewski, prokurator rejonowy w Zielonej Górze, poinformował nas, że obdukcja zwłok wykazała, iż było to jednak zabójstwo. Istnieją podejrzenia o gwałt na ofierze, chociaż pierwsze wyniki sekcji tego nie potwierdzają, ani też temu nie zaprzeczają. Trwają poszukiwania sprawcy mordu i ustalenia motywów zbrodni. W tej samej gazecie ukazał się też apel Milicji Obywatelskiej do osób, które owej nocy przebywały w okolicy restauracji Topaz, by zgłosiły się w celu złożenia zeznań. Już w momencie odnalezienia ciała milicjanci ustalili tożsamość ofiary. Była nią 33-letnia Krystyna P., mieszkanka Zielonej Góry. Do miasta przyjechała z Głogowa, a wcześniej mieszkała w Świnoujściu, w którym ukończyła szkołę handlową. Kobieta od kilku lat pracowała jako kelnerka w najsłynniejszej w latach 70. i 80. zielonogórskiej restauracji Topaz. Było to ekskluzywne miejsce ze striptizem. Krystyna była atrakcyjną kobietą o włoskim typie urody. Była osobą bezkonfliktową, spokojną i uczynną. Nie miała wrogów. Mieszkała wraz ze swoim nastoletnim synem, który był owocem jej wcześniejszej miłości. Mieszkali w kamieniczce przy dzisiejszej ulicy Dworcowej. Przed śmiercią spotykała się z Andrzejem S. On pomagał jej finansowo oraz wspierał w wychowywaniu syna, jednak mieszkali osobno. Przy okazji pracy i jako atrakcyjna osoba często bywała zaczepiana przez nieznajomych mężczyzn. Dlatego też po zakończeniu pracy zawsze starała się zachowywać środki ostrożności. Przeważnie ktoś ją odprowadzał do domu lub wracała taksówką. Mieszkała kilkaset metrów od Topazu. Śledczym dosyć dokładnie udało się odtworzyć ostatnie godziny życia Krystyny P. W czwartek miała wolny dzień od pracy. Wieczór spędzała z Andrzejem w jego mieszkaniu, gdzie rozmawiali i pili alkohol. Krystyna wyszła z domu Andrzeja kwadrans przed godziną pierwszą w nocy. Musiała wybrać się jeszcze do Topazu, gdzie spotkać się miała z kierowniczką lokalu. Następnie wsiadła do taksówki. Na postoju taksówek przy restauracji Witebsk i około godziny pierwszej znalazła się na miejscu. Pod drzwiami restauracji została zaczepiona przez młodego mężczyznę. Ten zaproponował jej wspólne spotkanie i kawę. Krystyna kojarzyła tego mężczyznę jako jednego z częstych klientów Topazu, który zostawiał wysokie napiwki. Niemniej odrzuciła tę propozycję i weszła do środka restauracji. Tam spotkała się z kierowniczką restauracji. Kobiety rozmawiały ze sobą około godziny, pijąc w tym czasie alkohol. Krystyna, żegnając się z kierowniczką, obiecała wracać do domu taksówką. Była godzina druga w nocy. Nigdy do taksówki nie wsiadła. 6 godzin później znalezione zostało jej ciało. Śmierć Krystyny poruszyła miasto. W tamtych czasach środowisko z branży było niezwykle zwarte. Kelnerzy, restauratorzy, taksówkarze. Wszyscy doskonale się znali. Wieść o brutalnym zabójstwie młodej kobiety szybko się rozniosła. Milicjanci musieli działać. W toku śledztwa przesłuchano kilkuset świadków, w tym aż 600 taksówkarzy. Użyto psów tropiących. Pobrano wymazy gleby, ślady z ubrań oraz ciała kobiety, zwłaszcza spod paznokci i włosów. Prowadzono na szeroką skalę czynności operacyjno-śledcze. Komunikat o zbrodni nadany został w programie 997. Umieszczano komunikaty do prasy. Prowadzono oględziny, ekspertyzy, przeszukania i badania poligrafem. Po kilku tygodniach wytężonej pracy
Wysiłki przyniosły oczekiwany efekt. Śledczy zatrzymali Stanisława S., urodzonego w Sławie mieszkańca Katowic. Człowiek ten w momencie zabójstwa miał 27 lat. Był żonaty i miał jedno dziecko. Z zawodu elektryk spawacz. Od 5 miesięcy bezrobotny. Prowadził wędrowny tryb życia. Często wyjeżdżał z domu, w szczególności odwiedzał Zieloną Górę, gdzie mieszkała jego rodzina. Był częstym bywalcem lokalnych knajp i kawiarni. Zostawiał wysokie napiwki, przez co uważany był za człowieka zamożnego. W rzeczywistości pożyczał pieniądze od rodziny i znajomych. Świadkowie zapamiętali go także jako osobę o wysokim popędzie seksualnym. Znany był z bezpośredniości i częstego nawiązywania kontaktów z kobietami oraz składania im seksualnych propozycji. Stanisław był wcześniej karany. W wieku 20 lat sąd rejonowy w Kłodzku skazał go na 8 lat pozbawienia wolności za 2 napady rabunkowe na kobiety. W ich trakcie mężczyzna dusił je, bił, a na końcu okradał z biżuterii. W trakcie śledztwa okazało się, że Stanisław S. już jako nastolatek atakował sąsiadki, bijąc je i dusząc. W 1984 roku, po odbyciu połowy kary, został zwolniony z aresztu śledczego w Wałbrzychu. W dniu 26 listopada Stanisław S. także przebywał w Zielonej Górze. W ciągu dnia odwiedził członków swojej rodziny i, jak to często bywało wcześniej, pożyczał od nich pieniądze. Następnie odwiedził kilka knajp i kawiarni. Był m.in. w Topazie, gdzie próbował poderwać jedną z kelnerek. Potem udał się do kawiarni Mokka, gdzie spotkał znajomą kobietę. Podczas spaceru próbował ją całować i rozbierać. Kobieta oponowała i udało się jej uciec do pobliskiego hotelu. Mężczyzna odpuścił i taksówką udał się do restauracji Witebska. Jak stwierdził w toku śledztwa, opuścił ją około godziny 22, gdyż nie było tam kogo poderwać. Kolejnym przystankiem był lokal Bachus. Tym razem próbował umówić się na kolację z kierowniczką knajpy. Kolacja miałaby odbyć się w Topazie. Ponownie spotkał się z odmową. Bachus opuścił około 30 minut po północy, twierdząc, że wybiera się do Topazu. Tam spotkała go Krystyna P., którą również próbował poderwać. 25 lutego Stanisław S. usłyszał zarzuty. Brzmiały one tak. Działając z zamiarem pozbawienia życia Krystyny P. poprzez uciskania rękoma narządów krtani, wyżej wymieniony doprowadził u niej do ostrej niedrożności dróg oddechowych, w wyniku czego nastąpił jej zgon. Stanisław został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Na niekorzyść oskarżonego przemawiały ekspertyzy. I tak, na przykład, sperma znaleziona na włosach łonowych ofiary należała do osoby z grupą krwi A. Taką właśnie grupę miał Stanisław S. Jednak taką grupę krwi ma ponad 30% Polaków, więc nie był to zbyt mocny dowód. Dodatkowo szaro-zielone mikrowłókna znajdujące się na kurtce zamordowanej odpowiadały barwą i strukturą włóknom szaro-zielonego swetra należącego do podejrzanego. Z kolei włókna na rajstopach zabitej kobiety w ten sam sposób odpowiadały włóknom bluzki należącej do Hanny K. To właśnie ją Stanisław S. poznał w kawiarni Mokka i próbował z nią odbyć stosunek podczas spaceru. Stanisław był sprytny. Wielokrotnie był przesłuchiwany i wielokrotnie zmieniał zeznania. Jego wersje wydarzeń ewoluowały pod wpływem nowych dowodów. W pierwszej wersji mówił, że już 26 listopada opuścił Zieloną Górę
i pojechał do Wrocławia. Potem, pod wpływem zeznań świadków, zeznał, że wyjechał do Wrocławia, ale nie 26, a 27 listopada o godzinie 6. Do momentu informacji o zgodności mikrowłókien zarzekał się, że nigdy nie widział Krystyny P. Dodatkowo później stwierdził, że około północy po wizycie w Topazie pojechał do restauracji Witebsk, gdzie spotkał Krystynę P., którą już wcześniej kojarzył. Według tej wersji przytulali się i całowali w pobliskim lesie. Jednak do stosunku nie doszło. Chciał ją zaprosić na dancing, ale ta odmówiła i odjechała taryfą. Stanisław okazał się także odporny na badanie wariografem, które wykazało wynik niejednoznaczny. Z pewnością wpływ na to miała osobowość podejrzanego, ukształtowana przez pobyt w więzieniu. Ponadto badaniu nie sprzyjał długi czas dzielący zbrodnie od przeprowadzanego testu. Z powodu braku konkretnych dowodów, w dniu 23 maja 1988 roku Stanisław S. opuścił areszt tymczasowy. Ostatnią deską ratunku dla prokuratury było znane od 4 lat badanie DNA, które mogłoby potwierdzić winę Stanisława S. Niestety, technikom nie udało się wyizolować takiego DNA, które nadawałoby się do badań. W latach 80. w Polsce nie było jeszcze możliwości przeprowadzania tak dokładnych badań DNA, jak ma miejsce to dzisiaj. Nie udało się w ten sposób powiązać Stanisława z tą sprawą. 3 miesiące później, w grudniu 1988 roku, sprawa zabójstwa Krystyny P. została umorzona z powodu niewykrycia sprawców, a śledztwo w sprawie Stanisława S. zostało zakończone. W uzasadnieniu wykazano, że podejrzany nie przyznał się do winy, a jego badanie poligrafem dało wynik niejednoznaczny. Nie udało się uzyskać ekspertyzy indywidualnej DNA, a wszystkie zebrane ekspertyzy sprowadzały się jedynie do identyfikacji grupowej. Opinia publiczna była zbulwersowana, mimo iż każdy tak naprawdę zdawał sobie sprawę z tego, kto jest zabójcą, nikt w tej sprawie nie został ukarany. Lata mijały, a akta sprawy zabójstwa kelnerki z Topazu przeleżały nieruszone na półkach archiwum. W roku 2012 sprawa wraca na wokandę. 20 lat wcześniej Stanisław S. opuścił Polskę, zamieszkując z rodziną w okolicach Düsseldorfu. Przyjął niemieckie obywatelstwo i jako obywatel tego kraju żył spokojnie, utrzymując się z renty. Ten stan z pewnością utrzymałby się przez wiele lat, gdyby nie postawa i zdecydowane działania ówczesnego prokuratora okręgowego w Zielonej Górze, doktora Alfreda Staszaka. To jego decyzją sprawą zajęło się zielonogórskie Archiwum X. W toku śledztwa prowadzący sprawę prokurator zastosował nowe metody śledcze. Powoływał zespoły biegłych, którzy zmagali się z dowodami zabezpieczonymi na miejscu wiele lat temu. Na szczęście pracujący wówczas przy tej sprawie policjanci profesjonalnie zabezpieczyli materiał biologiczny i to dało możliwość przeprowadzenia i ustalenia m.in. badań profilu DNA sprawcy. Policjantom udało się zdobyć wymazy ze śluzówki policzków należące do braci Stanisława S. Jednocześnie biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy na nowo wyodrębnili DNA z zebranych lata temu próbek na ciele zamordowanej. W tym celu, ponieważ materiał był zeschnięty, rozpuszczano go w wodzie. Ich działania przyniosły oczekiwane efekty, a porównanie obu próbek dało rozstrzygające rezultaty. W swojej opinii z dnia 22 sierpnia 2012 roku
Biegli wykazali, że wyizolowany w toku badań materiał genetyczny z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością pochodzi od brata osób, od których pobrano materiał porównawczy. Ponadto ten sam skład potwierdził w opinii, że zadane ofierze rany w obrębie jamy brzusznej spowodowane były brutalnym gwałtem i działaniem bez zgody kobiety. Aby wznowić prawomocnie umorzone postępowanie, prokurator Staszak musiał zwrócić się do prokuratury apelacyjnej w Poznaniu. Ta na początku 2013 roku przychyliła się do wniosku. Dalej sprawy potoczyły się błyskawicznie. Śledztwo zostało przekazane do Centralnego Biura Śledczego Policji w Zielonej Górze. O kolejne 3 miesiące został podejrzanemu wydłużony areszt tymczasowy. To z kolei dało możliwość wystawienia za Stanisławem S. listu gończego, a w połowie lutego Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wniosek o europejski nakaz aresztowania podejrzanego. 6 marca 2013 roku Stanisław został aresztowany przez niemiecką policję. Polski prokurator stanął przed trudnym zadaniem przekonania niemieckiego sądu o przekazaniu podejrzanego polskiej stronie. Zwłaszcza, że mężczyzna od wielu lat posiadał niemieckie obywatelstwo. Niemiecki sąd kilkukrotnie konfrontował dowody strony polskiej z zeznaniami podejrzanego. Ten był spokojny i opanowany. Wciąż trzymał się swojej taktyki zmieniania zeznań tak, aby wyjaśnienia pasowały do zebranych dowodów. Ostatecznie ponownie został aresztowany przez niemiecką policję i przekazany polskiej prokuraturze. Niezwłocznie po przekazaniu Stanisława S. został od niego pobrany materiał genetyczny. Zakład Medycyny Sądowej nie miał wątpliwości i już 15 lipca biegli wskazali, że materiał genetyczny z ciała kelnerki z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością pochodzi od Stanisława S. Podejrzanemu nie zostało nic innego, jak tylko ponownie zmienić zeznania. W styczniu 2014 roku zeznał, iż w aktach musi brakować jednego z jego zeznań, tego, które składał w 1988 roku. Mówiłem panu prokuratorowi oraz śledczym, że pod restauracją Witebsk w Zielonej Górze doszło między mną a Krysią do pocałunków, pieszczot i powierzchownego kontaktu seksualnego, w wyniku którego mogłem i zostawiłem swoje nasienie na wzgórku łonowym Krysi. Stanisław S. poddany został obserwacji psychologicznej. Biegli stwierdzili u niego osobowość dysocjalną oraz pełną poczytalność w momencie dokonywania czynu. Czym tak naprawdę jest osobowość dysocjalna? Charakteryzuje się ona występowaniem takich cech jak agresywność, skłonność do stosowania przemocy, chłód emocjonalny, nikły poziom współczucia i empatii wobec innych. Osoba z taką osobowością ma wręcz patologiczną tendencję do łamania obowiązującego porządku społeczno-obyczajowego. Typowa jest u nich skłonność do łamania prawa, kradzieży czy włamań. Osoby dyssocjalne nie są w stanie nawiązać jakichś relacji z otoczeniem. Nie są też skłonne do uczuć. Traktują innych instrumentalnie, aby coś zyskać dla siebie, nie myślą o nich. Prócz osobowości dyssocjalnej w trakcie obserwacji stwierdzono, że duszenie jest dla badanego sposobem na uzyskanie panowania nad kobietą. Podejmuje go odruchowo, impulsywnie, nie panując nad swoim zachowaniem. Badanego charakteryzuje bezwzględne nieliczenie się z uczuciami innych oraz silna i utrwalona postawa nieodpowiedzialności i lekceważenia społecznych norm, reguł i zobowiązań. W dniu 29 stycznia 2014 roku Stanisław S. został oskarżony o zabójstwo Krystyny P.
Groziła mu kara 25 lat pozbawienia wolności, gdyż taki był najwyższy wymiar kary w momencie popełnienia przestępstwa. Natomiast nie mógł być sądzony za gwałt i kradzież. Te zbrodnie się już przedawniły. Proces ruszył o godzinie 9 w dniu 17 marca 2014 roku. Wzbudzał ogromne emocje i zainteresowanie mediów oraz mieszkańców. Sam oskarżony, wchodząc na salę rozpraw, w swoim stylu rzucił w stronę dziennikarzy zdanie: żeby wam się aparaty nie zacięły. Przez cały czas trwania procesu utrzymywał, że jest niewinny, że znał Krystynę, ale nie zabił. Szczęśliwie tym razem nie udało mu się oszukać wymiaru sprawiedliwości. W marcu 2015 roku, po trwającym rok procesie, został uznany za winnego zarzucanego mu czynu. Został skazany na 25 lat więzienia. Wyrokiem sądu apelacyjnego wyrok został utrzymany w styczniu 2016 roku. Uprawomocniony został 12 grudnia tego samego roku. To kolejny przykład skuteczności działania grupy Archiwum X. Tym razem ich działania były znacznie ułatwione ze względu na materiał DNA, który posiadali. Dzisiejsza kryminalistyka pozwala z dużo większą łatwością niż 30 lat temu badać tego typu dowody. Tym samym udało się ukarać sprawcę tak makabrycznego morderstwa. Niestety spędził on na wolności prawie 26 lat po popełnieniu zbrodni. Czy w tym czasie był przykładnym obywatelem, który wiódł spokojne życie? Mając na względzie, że przed zabójstwem był już karany za poważne przestępstwa, mam duże wątpliwości, że po zamordowaniu kelnerki się ustatkował. Na pewno się wystraszył, ale raczej mało prawdopodobne, by diametralnie się zmienił i przestał kroczyć ścieżką agresji i gwałtów. Mam tylko nadzieję, że na swoim koncie nie ma już więcej ofiar śmiertelnych. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Dlaczego tak długo zwlekano z ponownym odtworzeniem tej sprawy? Już w latach 80. wydawało się, że sprawca jest znany. Tylko ówczesna kryminalistyka nie dawała odpowiednich podstaw, by udowodnić jego winę. Jednakże na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci sytuacja się zmieniała. Rozwój kryminalistyki postępował, a badania DNA były coraz dokładniejsze nawet w Polsce. Przeprowadzenie takich badań w latach 90. było zbyt drogie. Najwidoczniej nikomu nie zależało wtedy na tyle na rozwiązaniu sprawy, by poświęcić na nią sporą kwotę pieniędzy. W XXI wieku wykonanie analiz tego typu stawało się coraz bardziej przystępne i nie groziło załamaniem budżetu policji. Obecnie jest to koszt około 1000 zł razem z wydaniem opinii biegłych. Dlatego też w drugiej dekadzie XXI wieku zdecydowano się powrócić do tej sprawy. Moim zdaniem znacznie za późno. I to już wszystko, co miałem wam do powiedzenia w tej sprawie. Mam nadzieję, że jeszcze nie słyszeliście o tej historii. Na dziś już się z wami żegnam i do usłyszenia wkrótce.